Przenieśmy się dzisiaj w totalnie inne miejsce na świecie, w totalnie inną część świata, bo na oceanie. Wyobraźcie sobie taki krajobraz. I w mitologii oceanii Banoi była właśnie ziemią zmarłych i znajdowała się w jakiejś takiej nieznanej lokalizacji na oceanie, w kulcie hybrydów. Według wierzeń po śmierci przez kilka dni duch zmarłego błąkał się ponad ziemią, po czym udawał się właśnie w podróż do Banoi. W Banoi zmarłym czas upływał spokojnie, gdzie tak naprawdę nie trzeba było pracować, nie było pól uprawnych, więc po prostu, szczerze mówiąc, sielanka. Inna postać z mitologii oceanii to taka dosyć przedziwna, jak ją widzicie, czyli Tangaroa. Tangaroa był polinezyjskim bogiem morza i oceanu, synem bogini ziemi Papy. Tangaroa posiadał różne imiona oraz różne atrybuty w zależności od kultury. Przykładowo na Hawajach nazywał się Kanaloa i przedstawiany był w postaci kałamarnicy. Na wyspach Tonga był Tangaloa, na Samoa był Tagaloa i był ojcem Losi i Fue. Na Tahiti był Tararoa, na wyspie południowej Takaroa. Wśród wysp Koka również posiadał różne znaczenie, bo na Rarotonga był bogiem morza i płodności oraz najważniejszym ze wszystkich tak naprawdę bóstw w mitologii Oceanii. Natomiast na Mangaia był dzieckiem Watei i Papa oraz bratem bliźniakiem Rongo. Na Manhiki był źródłem ognia. Manui udaje się między innymi do niego, aby uzyskać ogień dla ludzkości. Tangaloa jest jednym z najstarszych bóstw polinezyjskich w zachodniej Polinezji, czyli na wyspach Tonga czy na wyspach Samoa. W tradycji posiada status najwyższego boga stwórcy. We wschodnich kulturach polinezyjskich zwykle jest uważany za równy statusowi Tany, a zatem nie jest de facto taki najważniejszym. Przez chrześcijan był identyfikowany m.in. z diabłem, a także z krainą zmarłych. Podobnie jak wśród ludów Polinezji, maoryskie podania o Tangaroa posiadają wiele różnych wersji. W mitologii Maori, czyli Maorysów, Tangaroa jest jednym z wielkich bogów, synem nieba i ziemi. Oczywiście spór między Tangaroa a Taną, czyli ojcem Taną, który był ojcem ptaków, drzew, ludzi, może świadczyć o tym, że Maorysi myśleli o oceanie i o ziemi jako o przeciwieństwach. Rybołówstwo i wyprawy morskie były postrzegane jako wkroczenie na obce terytorium, wymagające uprzedniego złożenia ofiary bogu morza. Oznaczało to, że kiedy ludzie wychodzą w morze, by łowić ryby lub podróżować, w rzeczywistości są przedstawicielami Tany, wchodzącego w królestwo jego przeciwnika. Z tego powodu ważne było, aby przed każdą taką ekspedycją złożono ofiary Tangaroa. W jednej z legend Tangaroa poślubia Te Anu Matao i są rodzicami bogów, tak zwanej klasy ryb. I jako Tangaroa w Amaku Tai sprawuje tak naprawdę kontrolę nad różnymi przypływami. Inna ciekawa rzecz w mitologii polinezyjskiej to m.in. ludzie jaszczurki. To taka para istot będących przodkami wielu ludów australijskich. Była ona często też przedstawiana takimi dwoma totemami. Kurukadi iguana i Mumby czarna iguana. Wśród ludów zachodniej Australii istnieje przekonanie, że ludzie jaszczurki przybyli z gór podczas czasu snu i stworzyli obrzędowe instrumenty. Dowodem na to, że są czarne miejsca na Drodze Mlecznej, które są takimi właśnie instrumentami umieszczonymi na niebie. Wśród innych pojawiają się przekonania, że przekazali ludziom sposób na kontaktowanie się z przodkami. No, ludzie jaszczurki sprowadzili śmierć na ludzi, gdy pierwszy księżycowy człowiek Kulu próbował zgwałcić pierwsze kobiety. Jednak kobiety zabiły go magicznym bumerangiem. Kobiety uciekły na niebo, zmieniając się w gwiazdozbiór Plejad. Według niektórych podań para obudziła się, tworząc skały, rośliny i zwierzęta. Historia zakłada, że istnieli już ludzie, ponieważ znaleźli ducha księżyca Kidili
goniąc grupę kobiet. Zabili Kidili, który stał się księżycem, kobiety stały się plejadami, a ludzie jaszczurki stały się gwiazdozbiorem bliźniąt. Inna ciekawsza rzecz z mitologii polinezyjskiej to między innymi Aranda, czyli taki lud zamieszkujący centralną Australię, przedstawiany pierwotnie jako takie bóstwo niebieskie, owym, którego nikt nie stworzył, które istniało przed początkiem lub czasem snu. No i właśnie ów pierwszy człowiek jest rytualnie spożywany w akcie komunii, podczas której odbywa się inicjacja przejścia w wiek męski, a polega ona na piciu krwi starszych osobników plemienia. Kiedyś ta krew pochodziła z zabijanego na ofiarę, gdzie również tak naprawdę zjadano jego ciało. No, rytuał ludu Aranda, żeby było ciekawiej, również obejmuje kwestie związane z obrzezaniem. Inna ciekawostka to Ahoeitu, który był królem Tonga, dziedzicem Kohai, który wywodził się od robaka lub od larwy. Po zejściu na ziemię Boga Niebios, po wielkim drzewie, ów Bóg poślubił kobietę pochodzącą z rodu robaka i powrócił do nieba po narodzinach ich syna Ahoeitu. Jak Ahoeitu dorósł, wspiął się na drzewo, by spotkać się ze swoim ojcem. Oczywiście ojciec cieszył się ze spotkania z synem, jednak udało im się dotknąć nosami, ponieważ inni synowie jego, którzy się mu urodzili, w niebie zazdrościli mu tego, że on urodził się na ziemi, otoczyli, poświartowali, ugotowali i w ogóle zjedli tego całego Ahoeitu. Więc ich ojciec zmusił synów, by zwrócili wszystkie kawałki Ahoeitu i za pomocą magicznych ziół przywrócił do życia ziemskiego syna, po czym zesłał go na ziemię jako króla Tonga. Niebiańscy bracia prosili go o wybaczenie i po jakimś czasie dostali pozwolenie, by mogli schodzić po wielkim drzewie, a potomkowie Ahoeitu rządzili jako Tui Tonga, czyli królowie. Ahoeitu w ogóle w tłumaczeniu na język polski oznacza nastał dzień. I kilka takich jeszcze ciekawostek, o których chciałem powiedzieć, czyli między innymi kwestie dotyczące Kuata, czyli uważanego za boga i ducha, bohatera jednego z 11 braci Tongaroi, uważanego w Malezji za ducha stwórcę narodzonego z Kuatrogo, czyli z rozpadłego kamienia. Kuat stworzył zwierzęta, na przykład świnie, stworzył drzewa oraz ludzi, a przy tworzeniu pomógł mu duch pająka Marawa. Kuat przez 6 dni rzeźbił ciała pierwszych ludzi z drewna, następnie ukrył je na 3 dni, a potem przez 3 dni ożywiał za sprawą tańca i bębnów. Marawa zasypał ożywionych ludzi z drewna w jamie, a kiedy po 6 dniach ich wydostał, to tak naprawdę zaczęli oni już gnić. No i tak właśnie na świecie pojawiła się według tej mitologii śmierć. Jednakże Marawa i Kuat byli przyjaciółmi, a Marawa często ratował Kuat z pułapek, które zastawiali na niego jego bracia. Raz przy próbie utopienia Kuata parowali na inną wyspę jego żonę, Rolei. Kuat zmniejszył się i wyruszył za nimi w kokosowej łupinie. Po drodze zjadł banana i wyrzucił skórę do wody na dowód pogoni, którą bracia widzieli. Ale nikt nie wierzył Tangaroa, gdy o tym tak naprawdę mówił. Kuat czekał na nich na wyspie, a po ich przybyciu roztrzaskał ich kanu. Zażądał, by żyć od teraz w przyjaźni. W późniejszym czasie, gdy demon Kwasawara pożarł jego braci, Kuat go zabił, a następnie ożywił braci przez dmuchanie na ich kości. On dmuchał na ich kości przez pustą trzcinę, no i wywoływał ich śmierć. Kuat opuścił tak naprawdę Nowe Hebrydy, a mieszkańcy do dzisiejszego dnia wierzą, że jeszcze tam powróci. Inna postać to Jurlungur. To taki wąż świata z mitologii australijskich aborygenów, nazywany również Wielkim Ojcem Pytonem lub Wężem Tęczym. Głos jego jest grzmotem, a istnienie jego zapewnia deszcz, który zraszał pustynię i zapewniał jej istnienie. W czasie, gdy pada deszcz, węże wychodzą ze swoich kryjówek i z ziemi wyrastają zielone pędy, zupełnie jak niebiański smok z chińskiej mitologii. Jurlungur
gwarantuje płodność, a także powoduje strach u ludzi. W pierwotnych wierzeniach nie ma podziału na dobro i zło, urodzajem i śmiercią, ponieważ tak naprawdę jedno gwarantuje drugiemu. Wszyscy wiemy, że istnieją wyspy Fidżi, ale w sumie w 1876 roku kapłan Ngomoi stanął na czele herezji Tuka w wyniku połączenia wiary chrześcijańskiej z folklorem Fidżi, wyznającej, iż było dwóch bogów, czyli lokalny bóg wąż oraz, żeby było ciekawiej, drugim bogiem był Jehowa. Ngei został wezwany przez Jehowę do współzawodnictwa w tworzeniu rodzaju ludzkiego, ale Ngei nie sprostał zadaniu i został wygnany. Ngumoi opowiadał m.in. o chmurach pełnych latających rydwanów oraz utożsamiał boskiego cieśle Rokola, budowniczego kanu, z Noem. Ngumoi prowokował bunt przeciwko rządom brytyjskim, za co został tak naprawdę uwięziony, a jego nauki przetrwały na Fidżi. No i do tej pory można się z nimi tak naprawdę spotkać. Około 1919 roku w Papui Nowej Gwinei powstał kult Ikihewe. Ikihewe, tak to się powinno chyba mówić. To jest brzuch niewie, na czele którego stanął Erara i był efektem wyzysku kolonialistów z krajów europejskich. Najpierw Erara wygłaszał przybycie parowych statków z ładunkiem, na przykład strzelb, żeby lokalna ludność mogła pozbyć się białych osadników. Następnie Erara przepowiadał, że ów ładunek sprowadzony będzie przez samoloty. Mit ten powstał, by wytłumaczyć upadek lokalnej społeczności w obliczu najazdu krajów rozwiniętych technologicznie. Nowy bóg Jehowa, no jakby chodziło tutaj w tym przypadku też o Jehowę, miał przypomnieć europejskiego biznesmena, miał w ogóle przypominać tego europejskiego biznesmena, a do kontaktu z przodkami miały służyć radioodbiorniki. Ten kult ładunku przestał istnieć w 1923 roku, ale pojawił się ponownie w czasie II wojny światowej, kiedy z pojawieniem się Amerykanów pojawiły się pasy startowe, magazyny i Coca-Cola, która wywoływała ogólną fascynację i zamęt. No i na zakończenie, co jest w mitologii Tahiti? Taroa jest to w tej mitologii najwyższa istota, która rozproszyła ciemność poprzez rozbicie kosmicznego jajka. Taroa żył samotnie, po czym stworzył córkę i wraz z jej pomocą utworzył morze, niebo, ziemię, którą wyłonił z czeluści oceanu. Po stworzeniu świata Taroa ulepił człowieka z czerwonej ziemi, ten zaś jadł piasek aż do momentu stworzenia drzewa chlebowego. Taroa nadał człowiekowi imię, po czym go uśpił, a następnie wyjął kość z jego ciała i z niej stworzył kobietę. Wersja ta dla niektórych wywodzi się w ogóle z biblijnej legendy o stworzeniu Ewy. Inni twierdzą, że jest to oryginalna opowieść z Polinezji. Do Biblii jest jednak więcej zbieżności, na przykład według relacji kapitana Cooka, który w 1769 roku dotarł na Tahiti, świątynia nazywana Domem Pana, która powstała z ciała Taroa, przypominała Arkę Pana wśród Żydów. Ponadto wśród mieszkańców Tahiti istnieje opowieść, jak zagniewany na ludzkość Taroa zalał świat, pozostawił tylko kilka wysp, które wystawały nad powierzchnią oceanu. No jednakże mit potopu występuje praktycznie, jakby się zastanowić, w każdej kulturze i szczerze mówiąc trudno powiedzieć, żeby on wywodził się z Biblii.